Siemaneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry FIFA 22 na moim kanale i dziś kontynuujemy sobie karierę menadżera tutaj naszą rozpoczętą w Rakowie Częstochowa i na sam start to potrzebne nam są tutaj jakieś transfery, ale już tutaj myślałem o tym troszeczkę i czas na powroty. Valerian Quilla właśnie. Niech tutaj do nas wróci. Kogo Mechelen on teraz gra. Dodaj do listy, zobacz w transferach. Okej. Okay. A zapłaci płomień. Dobra. I negocjujmy z samym zawodnikiem w takim razie. Kluczowy akceptuj. 4 lata. Na 2, poczekajcie, kontroferta, na 3. Okej, a to nie chcę zadać do... Dobra, jak nie chcę klauzuli, to spoko. Akceptuj, okej. No i dobra. Czyli mamy powrót Quilli do nas. Pięknie. Okej. Okay. Wejdźmy sobie tutaj w zespół. Quilla, właśnie środkowy pomocnik. Dobra, wejdź za persona tutaj i od razu sobie wejdziesz za Zaleskiego. Dobra. No i dobra, na razie ok. Przejdźmy sobie tutaj na ten mecz z Wisłą Płock. Cyk. Okej, okay. Rozegramy sobie mecz, tylko wejdźmy tutaj na... Wejdźmy tutaj w ustawienia gry. I dobra, włączmy legendarny. Okej. Okay. No i rozegrajmy to spotkanie. Dobra, to pominijmy. Nic dziwnego, że skupiamy się właśnie na nim. Dziś zagra przeciwko dawnej drużynie. Zapraszamy na transmisję meczu. Swojej starej drużyny dzisiaj zagra. Który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Raków Częstochowa zmierzy się z Wisłą Płock. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Gras tutaj dobrze wypuszczony, ale troszeczkę... Dobra sytuacja na centrę. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. Mistrz Geon, pierwsza bramka dla naszej drużyny. Proszę spojrzeć, jak świętują. Elegancko. No to jeszcze raz. Spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre no to lecimy dalej. Wykończenie. Naprawdę składna akcja. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Ciężko nie trafić. Dobrze. Prowadzą zatem 1 do 0. Wisła Płock zbliża się do bramki rywala. Realne zagrożenie. Sarantin w tej dobrze tu przeszkadzał. Ale będzie miał jeszcze Wisła Płock. Rzut rożny. Dobra. Teraz z rogu na 11 metr. No i mocno tam. Teraz. Zdecydowane też wybił. O, i tak Quilla. To się powinno robić. Lecimy. Modelowy odbiór. W prasie sportowej ostatnio aż roiło się od doniesień na jego temat. Pani Kulału. Kończymy później, bo jest groźny. Silva 2 do 0.
elegancko. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga 2:1. To musiała paść bramka. No to mamy 2:0. Bardzo dobrze. Traci piłkę po tym doskoku. Niewolis. Anebo. Sarenkinon. Furman. Dobrze do Gwilli. Gwilla wypuszcza Grossiego, ale niestety spalony, szkoda. Naprawdę minimalne. Niezłe podanie, ale jednak nie dość dobre. Decydowały centymetry. A i Silva tutaj nie przechodzi niestety przez obronę, szkoda. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. Rzut z autu. No, dla Wisły, ok. Dobrze. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Villa. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Furman tutaj. Wchodzi w pole karne i strzela bramkę swojemu staremu zespołowi. No proszę. Ależ radość piłkarzy z Częstochowy. Kibice również się cieszą na trybunach. Zasłużone chwile radości. No proszę, co tu się podziało, moi drodzy? Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik, a to dopiero pierwsza połowa. No właśnie. Uwaga, tak, czy teraz tutaj będzie okazja? I sam na sam. Villa 4:0. Ale w powrót Gwilli. Znakomicie rozumie się z nowymi kolegami. Można by rzec, witamy w domu, Valeria. Elegancko. Bramkę bliska odległości, niby rutynowa sytuacja, ale i tak. Okej, lecimy dalej. Z zimną krwią, tak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. I po tej bramce jest 4:0. Dobrze, Papa Nikolaou przechwycił. Gwilla. Zastrzelona. Sam na sam z bramkarzem. Chociażby druga bramka tego zawodnika, oczywiście. Proszę bardzo, 5:0. Pięknie. Powiększają przewagę. 5:0. To lecimy dalej. Mateusz Szwo. Odebrać im tę piłkę, panowie. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Dobrze, tutaj teraz to zablokowane. Jeszcze przejmiemy tą piłkę. Dobrze, Sarenkino. Posiadania piłki. Furman. Do Gwilli. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? No, wypuszcza też Silver. Pięknie ten z pierwszej, ale broni bramkarz Płocka. Zastrzegałam dośrodkowanie. Aj, słaby strzał, nie był Lusa, niestety. Musi dodawać pewności siebie. Szkoda. Ma rywala na karku. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko 1 minuta. Okej. I koniec pierwszej połowy, dobrze. Odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Nic dziwnego, że właśnie temu nazwisku poświęcamy obrońców dzisiaj tyle uwagi. Świetnie pokazuje się w ataku. Faktycznie dzisiaj. Dobra, lecimy dalej. Na drugą połowę w takim układzie. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Okay. Dobrze, teraz Furman tę piłkę odebrał. Dobra, nie Ulis. Sarenkino.
Andrzej, lecimy do przodu. Podanie do Furmana. Teraz Grant, to Gwilla, wypuszcza Gwilla. Druga jego bramka. Pięknie. Wiecie, właściwie to w powrocie do drużyny, można by rzec. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, no i mocno i bramkarz był bezradny. Dalej. A więc pogrom 6-0. Teraz i... Obradowicz. Jej. No, dobrze, Sorrentino ustawiony. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Dobrze, Furman wszedł tutaj w pole karne. Strzał, ale niestety. Rebello z niego idzie za Furmanem. Sorry, odpocznie. Dobre spotkanie zagrał. Zmiana w zespole Rakowa. Okej. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Dobre wieści dla kibiców United. Oficjalnie potwierdzono, że klub zrealizował jeden z celów transferowych. Ciekawe, jak odnajdzie się w nowej ekipie. Na pewno wszyscy tu na niego liczą. Pytanie, czy szybko zaadaptuje się do taktyki. Tutaj dobrze, Ludwik, ale później się pogubił. A nie, wuj, z tej spletniku przeszkadzał, ale... Nadal Wisła, Płock ma okazję, no i strzela bramkę. Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Silva. Villa. I Grassi. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Nick Villa, hat-trick, proszę nie, bardzo. A nie, spalony. No, jednak spalony, szkoda. Centymetry decydują o tym, że trzeba unieważnić tego gola. Dobra, Luis. To jest Silva. Ale obrońca dobrze. W dobrym miejscu tutaj stał. Szwo. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Sorrentino. Świetne teraz. Wypuszcza Silva. Uwaga, tu może być gol. Aj, niestety. Czy tam obrońca broni? Nim na ciele dobrze Villa. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ale jeszcze jest w Płocku tej przestrzeni. Świetnie radzi sobie z piłką. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Tutaj Papa Nikolaou się zachowuje. Damian Rasa. I Villa pięknie. Bardzo niebezpieczne teraz Silva dogranie. Wypuszczony. Czy stoła to wykorzystać? I Grassi, siódma bramka na naszej drużyny. Elegancko. Deklasacja. Dobra, prawie ze Sorrentino. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Pięknie, ale znakomicie trzeba przyznać. Zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Dobrze. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Jest coraz bliżej pola karnego. Czy trafi? Obrona na miejscu. Blokują to groźne dośrodkowanie. Wyjaśniają sytuację. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Messi. Szansa na gola. Luis.
i stregał na spalony. A nie, nawet koniec meczu. Zaraz w takim momencie zakończyć mecz. Naprawdę, panie sędzio, co pan tu odwalił? To ja nie wiem. Ale okej. Na wstępie dziękujemy za rozmowę i prosimy o komentarz do tego meczu. Świetny występ całej ekipy. Dobra. Mamy trening, ok. Co my tam mamy w bierze tutaj? My z nie gryje przed nim, tutaj jest ok. Napastnik. Dobra, spoko. Pokażcie nam w ogóle te cele. O, to mamy kończone. Sprawić dwóch właśnie w pierwszym stanie i mecz silny zysk z wysokości. Okej. No jeszcze ten zysk trzeba osiągnąć. Spoko. Zająco w obręce liczby 1. Jednego obręce właśnie ze szkółki juniorów trzeba właśnie umąć. Kadra juniorów. Wiadowczy to następny. Dobra, pokaż. Ty jesteś wybrany, czy co ty jesteś? Dobra, podpisz kontrakt. Podpisz się ty. Okej. Dobra, ty też się możesz podpisać. Okej. Dobra. Znaczy nie, wejdźmy tu jeszcze. Tu, no, tu jest scouting. Dostępny. Dobra, leć do Kamerunu. Okej. Bardzo sobie fajnie wystajnie do naszych szkół. Mieliśmy nadzieję, że wzmocnią zespół wychowania naszej szkoły, a ponad to się to osiągnąć. Postępem naszej gminy korzystam, że po pokładem do domu. Tylko tak dalej. Okej. Spoko. Lecimy w transfery, szukaj zawodnika. Tu dole właśnie. Dodaj do listy, zobacz. Nie jest nasze, bo próbna zaprzątnawkę na tej pozycji. Aha. No dobra. Teraz spróbujemy kogoś innego w takim układzie.
Dominik Wydra, o. A, on gra u nas. I teraz zobaczmy tak. Zaraz nas wsadzić. Weźmy cyk. I spróbujmy go ściągnąć z powrotem do domu. Czy może? Cóż ofertę? Teraz właśnie nie wiem. Dobra, akceptuj. Okej. Leć tak. Dobra, jeszcze zrobimy tak. No, mam rakowitan. Okej. Aha, jest na sprzedaż. A tutaj jest środkowy obrońca. No dobra. Spoko. Dobra, weźmy tak obrońca, powiedzmy, że prawy i szukaj. Czekajmy właśnie jakiegoś prawego obrońca. No, ten jest bez klubu, albo w ogóle. Max Arons. Dobra, spróbujmy jedno. Ale może wypuszczenie, aha. No to kupno, w takim razie wpadzie. Weźmy tak, na ferry kwotę. Weźmy tak. Dużo oferty. Dość sporo chcecie, no dobra. To obijemy się póki co smakiem. Okej. Lecimy tutaj. Dalej. Okej. No to się udało, dobra. Czyli Arsenis do nas wpada. Kasas. Dobrze. No ale ponegocyjmy. Może się uda jeszcze coś tam skupnąć więcej. Może bym jakaś wymiana tych. Właśnie obrońcy, co wy tu macie? Lewy.
głowy. Weźmy tak. Nie, to nie. Maski bez, że tak powiem. Mecz z Pogonią Szczecin. Z dość mocnym rywalem. Dobrze. Oczywiście poziom legendarny bierzemy. Weźmy to jeszcze zarządzanie zespołem. Bo tutaj Senik już tutaj do nas przyszedł, nie widzę coś go. Okej, czyli skoro jeszcze nie ma tutaj Arsenicia, no to grajmy. Na tym młodzie wpadzie, rozegrajmy sobie ten mecz. Dobrze. I tarcza siadła elegancką. Okej. Dobrze. Spoczko. Przechodzimy do meczu. Dziś drużyna z najlepszą obroną w lidze podejmuje zespół, który dysponuje najskuteczniejszym atakiem. Kto wyjdzie zwycięzcą? Pogoń Szczecin zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Zapraszamy. Miejmy nadzieję, że będziemy to mieć. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za Dobra. Chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. I gra C1-0, ale szybka bramka. Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Pięknie. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości, ciężko nie trafić. Dobra, lecimy dalej. Szybko pierwsza bramka strzelona. Także jest spoczko. Teraz Pogoń tutaj idzie z odpowiedzią, ojojoj. No i proszę, Pogoń odrabia straty. Co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe no, proszę. Szaleństwo? Mamy remis. 1-1. Co robiła obrona? Jest informacja o golu w meczu Legii Warszawa. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Legii Warszawa. Obecny wynik brzmi 1-0. Mamy 9 minutę. Dziękujemy za tę informację. Strugion. Valerian Gwilia. Silva. Tak, a i strata szkoda. W odbiorze. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. Odebrana piłka po tym znakomitym ślizgu. Doskonałe wejście. Teraz i Silva. Jakiś słupek, nie wierzę. Słupek nie ma bramki, czy wybiją obrońcy? A jeszcze tutaj jest Willa. Cóż, niezła to była próba, skoro piłka wylądowała David na konstrukcji Neba. Bramki. Na nieszczęście dla zespołu atakującego potem nie wpadła. Nadal więc mamy remis. Niego pani Kulału. I Willa. I druga bramka, pięknie. Co tu zrobił Willa, to coś nieprawdopodobnego. Teraz w tej powtórce okay. Widać, że trochę pech bramkarza, bo przecież kilka centymetrów i słupek by to obronił za niego. No właśnie. Ale na szczęście w dobrą stronę się to odbiło od słupka, więc jest dobrze.
Paweł Stolarski. Stolarski. Damian Dąbrowski. Sebastian Kowalczyk. Okej. Dobrze, Ludewik. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. No, chwila. Raków Częstochowa teraz napiera. Si, ajdź, gubi piłkę. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Dąbrowski. Mhm. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Znowu Szczecin leci z akcją. Szansa na wyrównanie. Jak troszeczkę zwolnili. Cudownie teraz i dobrze, nasza obrona. Bez niego byłoby trucho. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie Kulman. No, teraz zrobiło się groźnie. Musi trafić z drugiego, 3 do 1, pięknie. Piłkarze z Częstochowy ściskają teraz strzelca. To przede wszystkim efekt ich dobrej gry w ostatnich kilku minutach. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. ABC było futbolu. Właśnie, i możemy lecieć dalej. W futbolu nie ma miejsca na popłaczliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Sebastian Kowalczyk. Kowalczyk. Strata teraz sportowców. Serentino. Strugeon. Teraz naprawdę świetna piłka. Już teraz glasy wypuszczone. Strzał, ale koło bramki. Szkoda. Sytuacja sam na sam z bramkarzem. No szkoda, że to teraz nie wyszło. Atak buduje. Ale okej. Chciał uderzyć silnie, zapomniał o precyzji. Sima. Chwilaga piostwa zdarza się każdemu. Ale na bramce. Spójrzmy, sam na sam strzał, z bramkarzem. Słupek. Strata w takim miejscu może być piekielnie kosztowna. Grubo, grubo. A tu jest jeszcze Sorrentino, dojdzie do tej piłki, dojdzie. Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Silva, chyba jeszcze udaleka, ale nic z tego. Teraz okazja przed nim. Ej, jeszcze próbowaliśmy tam. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Ej, Kurman, z daleka. Ale jeszcze obronić, no. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Gwilla strzał z daleka, bramka 4 do 1. No i bramka do szatni, moi drodzy. Tu przychodzi jego druga bramka. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. I koniec pierwszej połowy. Za nami pierwsza połowa meczu. Raków zrobił swoje. Prowadzi w tym spotkaniu. Schodzimy na przerwę. Dobrze. Dalej. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. No i już tutaj tracimy tak na starcie, naprawdę. Furman. Co za popis umiejętności teraz. Oj, obrońca teraz zawiódł, dał się obrać. Ale Sorrentino jest na posterunku. Pięknie Furman. Ja. Rynek transferowy rządzi się swoimi prawami. Właśnie poinformowano, że Duvan Zapata przeszedł do Tottenhamu. Jej. Miał podobno inne oferty, ale zależało mu na transferze do tej ekipy. Myślę, że będzie sporym wzmocnieniem i szybko wkomponuje się w skład. Trzeba odebrać im tam piłkę. Gorłasicki. Nie patyczkował. Dobrze, się Furman. Jest za linią obrony, uwaga! Wciąż muszą uważać. Strzał i ma swoją bramkę. Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Pięknie. Spójrzmy jeszcze raz. Dobra, Gregor za Sorrentino. Największych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba widzieć obronę, że pozwoliła na strzał takiej odległości. Furman z bramką. Pięknie. Na tablicy wyników 5 do 1. No i zaczyna się troszeczkę pogrom, że tak powiem. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Ej, a tutaj Grassi po raz kolejny traci piłkę.
Zostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Ojej, co tu Sidłowa zaraz zrobił. Sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. Bezsensowne tutaj faul. Ostry faul i czerwona kartka. No i Silva wylatuje z boiska niestety. Właśnie przy tak dużej przewadze spokojnie można było cofnąć nogę. Schodzi teraz do szatni, no właśnie, zamiast dalej cieszyć było się tym meczem z resztą zespołu. Pod presją pozwolił piłce opuścić boisko. Jest aut na nas, dobrze. Innego. Strugion. Villa. A w tej klasie wypuszczony, dobrze. Daleka, ale broni bramkarz. Pogoni Szczecin. Doskonałe umiejętności bramkarskie.